Siemaneczko, Prawy Lewycki, z tej strony moi drodzy, witajcie panowie na kanale. Tydzień temu nie było filmu, wybaczcie mi, bo przygotowywałem swoją pracę magisterską i tak mnie pochłonęła, że nie zdążyłem dla was stworzyć tego materiału. Oczywiście stworzyć, tak chyba zmontować, bo samo stworzenie gdzieś tam filmy mam przygotowane na ten materiał, ale no nie udało mi się znaleźć czasu, żeby usiąść i żeby to wyglądało, jakbym miał tu ręce i nogi. Przygotowuję teraz swój organizm do testu na 1000 metrów i podjąłem się takiego wyzwania. Generalnie w ogóle lubię wyzwania, jak wiecie, wyzwanie godzin na ergometrze. Tutaj możecie gdzieś zobaczyć, jak to wyglądało. Teraz podjąłem się wyzwania 1000 metrów, to znaczy co miesiąc chciałbym pokonywać 1000 metrów w lepszym czasie, ale w tym samym tempie. Czyli powiedzmy, ustaliłem sobie, że będę jeździł w tempie 30, czyli 30 km na minutę, 1000 metrów, ale za każdym razem mocniej przez okres do Mistrzostw Polski Akademickich, czyli do kwietnia. Wychodzi około 8 przejazdów tego typu, pewnie po drodze znajdą się jakieś zawody na tysiaka, jedne czy drugie, trzecie, zobaczymy. Natomiast przez te 8 razy chciałem pojechać 1000 metrów w tempie 30 i zbijać jak najbardziej się da moc, jaką uzyskam. Jakby moim celem jest pojechać na tempie 30 w granicach 2 minut 58 sekund, czyli tyle, ile wynosi w chwili obecnej mój wynik na ten nowy sezon, czyli jakim jestem kapciem. Jeżeli kładę tyle w tempie 30, to myślę, że około 2,50 tyle będę chciał celować w tym moim regularnym tempie, około nawet 40 km na minutę, jeżeli chodzi o przejazd taki rekordowy. Więc to jest przygotowanie właśnie pod super wynik na AMP-ach, bo właśnie wam zdradziłem swój cel. Moim celem jest w tym roku przygotować się tak, aby zająć miejsce na podium w generalce. Czy się uda? Nie wiem, trzymajcie kciuki. Ja zrobię wszystko, żeby to się udało, bo lubię realizować swoje cele, chyba jak każdy. A teraz zmienię baterię i przejdziemy sobie do rozmowy w innym miejscu. Dobra, jesteśmy już po przejazdach, po 1000. Ze mną jechali wyjątkowo dzisiaj Maciek i Damian. Damian już podejmował się wyzwania, jak jechałem godzinę codziennie przez 30 dni, natomiast nie dojechał do 30 dni, więc liczę na to, że Damian w tym roku da radę. I w ogóle cieszę się, że chłopaki się zobligowali, że będą ze mną te dzieciaki jechać. Myślę, że oprócz tego, że ja wejdę na jakiś wyższy poziom, to też oni poprawią swoje 1000, będzie to taki wspólny sukces. Teraz powiem wam, jak mi poszło na tym moim pierwszym przyjeździe na 1000 metrów. Łatwo nie było, ale czas 3.04 i 4 to właśnie to, co napłynąłem na tempie 30. Myślę całkiem przyzwoicie, oczywiście jeżeli ktoś nie wierzy mi, to serdecznie zapraszam na mój profil na Koncept Dwójce. Założyłem ostatnio sobie tam profil i zbieram na Ergo Date, czyli na tej aplikacji do Koncepta, wszystkie swoje treningi, więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wszystko wygląda z mojej perspektywy, jak trenuję, wszystkie treningi na ergometrze są tam wrzucane. Ale wracając do tego 1000, łatwo nie było. Muszę przyznać, że zmęczenie było podobne jak na normalnym przejeździe na tysiaka, tylko że bardziej kontaktowałem na końcu. Miałem tą siłę, żeby jeszcze ewentualnie wrzucić i nie czuło się takiego mega zniszczonego oddechu, bo to jest co mi też dosyć istotne, kiedy jeździsz tysiaka, to też no, te chwyty na minutę się zwiększają. To jest sprint tak naprawdę, więc tutaj no, nie ukrywajmy. Oddech po prostu czasami zabija. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym przejeździe? Na pewno to, że używałem aplikacji, trochę mi pomogło. Byłem trzeźwiejszy podczas tej całej jazdy, oczywiście sportowo trzeźwiejszy. I zerkałem sobie czasami na tą długość chwytu, bo zdarzały się takie sytuacje, że jechałem i czułem, że jadę 1.32 na przykład, a pojawiało się 1.33-1.34 na 500 metrów. Taki pojedynczy chwyt dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi. Czyli jakby słabszy chwyt. Szybkie zerknięcie na długość chwytu, okazało się, że był on po prostu krótszy. Damian coś krzyknął, Sebastian wydłuż chwyt automatycznie, moc ta sama, chwyt delikatnie wydłużyłem, od razu podniosły się moce na ergometrze. Więc na pewno taka aplikacja pomaga, ja sobie ją używam i będę ją chwalił, bynajmniej kiedy będę tym trzeźwym na ergometrze, bo zdarzają się przejazdy, gdzie no nie patrzysz w ogóle na licznik i tak dalej. Tutaj ta sytuacja mogła się zdarzyć, bo podkreślam, to jest rodzaj testu i to nie jest taki zajazd totalnie na maksa. Lecimy dalej. Moi drodzy, dajcie poznać w komentarzach, czy myślicie, że uda mi się pojechać te 2.58. Ja w siebie wierzę, pytanie, czy wy we mnie wierzycie i możecie mnie w tym momencie zmotywować. Mam przed sobą 8 przejazdów, oby się udało. A teraz powiem wam, dlaczego podjąłem się tego wyzwania. Dlaczego podjąłem się tego wyzwania? Z bardzo prostego powodu. Po pierwsze,
kocham to robić i wyślarstwo jest moją pasją i będę sobie takie wyzwania stawiał, ale tak naprawdę chodzi o to, że w moim wieku ciężko się zmotywować do pewnych rodzaju wysiłku, wejść na wyższy poziom, kiedy nie realizujesz celów takich jak mistrzostwa świata, igrzyska olimpijskie. Ja szukam takich wyzwań, sam sobie nakładam, żeby po prostu być lepszym wioślarzem dla siebie. Drugą sprawą jest fakt, że generalnie takich zawodów na 1000 metrów jest bardzo mało, więc ja staram się po prostu przyzwyczajać swój organizm do tego wysiłku, który jest no iście sprinterski i iście bolesny. Jak się przyzwyczaję, moje doświadczenie będzie jeszcze większe i łatwiej będzie mi się adaptować podczas tych głównych startów, głównych zawodów. Mam nadzieję, że przyniesie to super rezultat. No w to wierzę. Jezu, jak zimno. Ostatnią, trzecią rzeczą, którą chcę wam przekazać, jeżeli chodzi o dlaczego to robię, to sam fakt, że nie robiłbym tego, gdybym w to nie wierzył, więc w to mega wierzę, że to może przynieść mi jakieś fajne skutki. I generalnie, żeby była jasność, to nie jest coś, co zalecał mi ani trener, ani sąsiadka, ani Krystyna z gazowni. To jest moje indywidualne spróbowanie czegoś nowego, bo szukam takich bodźców, lubię poznawać swój organizm i uważam, że to będzie po prostu właśnie super wyzwanie, które może się okazać jakimś fajnym kluczem do jeszcze lepszego wyniku niż z zeszłego roku, bo cel oczywiście taki, żeby życiówkę zbić. No i te podium na Ampach byłoby po prostu wybitnie. Tyle ode mnie na dzisiaj, jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że wam się podobało i że będziecie mi kibicować, jeżeli chodzi o ten cały challenge. Ja wierzę w to, że uda mi się przez te 8 przejazdów zrobić super wynik i że będę w stanie spełnić swój cel. Tyle ode mnie dzisiaj. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie kanał. Widzimy się we wtorek o 18:00. Obiecuję.